Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o sadze. Saga pani Barbary Rybałtowskiej rozpoczęła się w 1969 roku taką maleńką książeczką zatytułowaną Szkoła pod Baobabem. Książka była właściwie adresowana dla dorosłych, ale pisana przez małe dziecko, przez małą, kilkuletnią Kasię, która mieszka w Afryce, tam bawi się, uczy. Natomiast nie wiedzieliśmy, w jaki sposób Kasia trafiła do Afryki, do Ugandy. To wyjaśniło się dopiero w 2008 roku, kiedy pani Rybałtowska napisała pierwszą część sagi, zatytułowaną Bez pożegnania. Dlaczego dopiero w 2008 roku? Otóż Bez pożegnania rozpoczyna się w 1939 roku, w sierpniu, kiedy młoda mężatka Zosia i jej maleńka córeczka Kasia zostają wywiezione na Sybir. I tam matka stara się zrobić wszystko, żeby uratować życie dziecka i samemu przeżyć. Właściwie losy tych bohaterek oparte są o wspomnienia autorki Barbary Rybałtowskiej, która właśnie przeżyła te wydarzenia. Przeżyła też wydarzenia w Ugandzie, dlatego że Kasia to jest ona. Kiedy ukazał się pierwszy i drugi tom w latach 2000, czytelnicy właściwie zmusili autorkę do pisania dalszej historii dziejów Kasi i jej matki. W ten sposób powstało 8 tomów sagi, doskonałych, wspaniale napisanych. I akcja toczy się aż do 2018 roku. Co możemy powiedzieć o pani Barbarze Rybałtowskiej? To jest postać niezwykła. Mówi się o niej, że jest artystką wszechstronną. Swoją karierę artystyczną rozpoczynała w zespole pieśni i tańca Mazowsze. Później pisała teksty piosenek dla swoich koleżanek. Była malarką, pisała sztuki teatralne, a obecnie jest bardzo znana jako pisarka. Postać nietuzinkowa, wspaniała. Właściwie mówi się, że książki, które powstały, oparte są o jej losy. Prawdopodobnie, gdyby naprawdę napisać książkę o pani Rybałtowskiej, to nie byłoby 8 tomów, ale dużo więcej niż 20. Zapraszam do bibliotek, w których oferujemy 8 tomów sagi pani Barbary Rybałtowskiej. Dziękuję.